Cześć, witam Was Kaspar Tess. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera do odbioru telewizji. Telewizji zarówno naziemnej, jak też telewizji satelitarnej oraz telewizji kablowej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tunerem Combo. Jest to tuner AB-IP Box. Bardzo tutaj ciekawe urządzenie. Urządzenie z tego już wyższego segmentu cenowego, ponieważ jest ono tutaj zarządzane poprzez system Android. Mamy dostęp do internetu, do wszystkich aplikacji i serwisów VOD, z których najczęściej korzystamy, czyli Netflixa, HBO Go, Disney Plus i tak dalej. No i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak taki tuner działa, jakie posiada funkcje, jak też został wykonany. Tak więc zapraszam do recenzji. Na początek oczywiście szybkie zapoznanie się z zawartością zestawu i teraz zobaczmy, co otrzymujemy w tym czarnym opakowaniu. Przede wszystkim nasz tuner. Mamy tutaj też zasilacz. Zasilacz 12V 2A, czyli 24W. Jest też oczywiście pilot dalnego sterowania. W zestawie znajdziecie też przewód HDMI oraz, jak widzicie, kilka instrukcji obsługi. Każda w innym języku. Jest też osobna książeczka w języku polskim, czyli tutaj myślę, że pod względem tej zawartości zestawu jak najbardziej ok. Teraz sobie może przejdźmy szybko do zapoznania się z budową i wykonaniem tego tunera. No i teraz zobaczcie, tak się prezentuje tuner AB-IP Box, jeżeli chodzi o jego wykonanie. Oczywiście tutaj w całości jest wykonany z tworzywa sztucznego, natomiast zauważcie, od góry dużo otworów wentylacyjnych. Tutaj taka wstawka ozdobna z błyszczącego materiału, fortepianowa czel. Natomiast na froncie. Mamy tutaj na froncie duży, czytelny wyświetlacz. To jest nowość, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. No i podczas tej recenzji też będziecie mogli zobaczyć, jakie informacje się na takim wyświetlaczu wyświetlają, jak to wszystko wygląda. Jest przycisk Power na froncie. Mamy oczywiście odbiornik tutaj pilota. Pilot jest zarówno pilotem IR, jak też pilotem Bluetooth, ale o tym sobie jeszcze powiemy w dalszej części naszej recenzji. Teraz zauważcie, na lewej krawędzi mamy czytnik kart microSD, czyli możemy tutaj na przykład umieścić kartę microSD z telefonu, wyświetlać sobie zdjęcia, od razu przeglądać na telewizorze czy też jakieś filmy. Tak więc myślę, że bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o prawą krawędź, to jak widzicie, jest ona tutaj pusta. Od spodu otwory wentylacyjne, nóżki miękkie, nie rysujące powierzchni. No i teraz tylny panel. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Zauważcie. Mamy oczywiście wejście antenowe do telewizji naziemnej i telewizji kablowej. Wejście dla telewizji satelitarnej. Dwa złącza USB, z czego jedno jest USB typu 3.0, czyli to szybkie do przesyłania materiałów wideo na przykład w wysokich rozdzielczościach. Drugie wejście USB 2.0 standardowe. Tutaj również możemy podłączyć jakieś dyski, pendrive'y, ale możemy na przykład podłączyć jakieś kontrolery zewnętrzne, klawiatury, myszy i tego typu rzeczy. Po środku optyczne wyjście dźwięku SPDIF. No i to myślę ucieszy sympatyków jakichś zestawów kina domowego podłączanych właśnie pod telewizor. Wyjście HDMI, wejście sieciowe LAN, mamy wejście zasilania oraz mechaniczny przycisk Power, całkowicie odcinający zasilanie tego urządzenia. Tak więc jak widzicie, wygląda to bardzo dobrze, natomiast jeszcze nie wspomniałem, że tutaj u góry w tym miejscu jest czytnik kart też dostępowych dla płatnych telewizji. Natomiast jakie to są karty, o tym sobie powiemy nieco później. Teraz sobie zobaczmy pilota zdalnego sterowania, bo myślę, że to również jest bardzo ciekawa konstrukcja. Przede wszystkim pilot świetnie wykonany, bardzo dobrze też leży w dłoni. Przyciski są miękkie, lekko jak gdyby tutaj podgumowane, delikatnie klikające, czyli bardzo cicho pracujący pilot, to jest też jego atut. Mamy duży blok numeryczny od spodu. Przyciski do regulacji dźwięku, zmiany kanałów tutaj w odpowiednim miejscu. Ponieważ jest to pilot Bluetooth, mamy tutaj też obsługę asystenta Google, mamy wyszukiwanie głosowe, szczególnie w aplikacjach właśnie multimedialnych. Powrót do strony głównej, joystick typowy, okrągły, do sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia.
No i też mamy te przyciski odnośnie telewizji tutaj umieszczone wokół tego joysticka i to jest też świetne rozwiązanie. Przycisk info, EPG, czyli guide, wejście do menu tunera oraz przycisk powrotu. Mamy osobne przyciski programowalne do list naszych nagrań oraz do aplikacji od telewizji, czyli możemy telewizję uruchomić jednym przyciskiem. Przyciski multimedialne, no i tutaj oczywiście przycisk od myszy, ponieważ możemy tutaj wywołać mechanicznie kursor i sterować tą myszą za pomocą joysticka lub tutaj tych przycisków numerycznych. No i co ważne, w tym pilocie mamy programowalny przycisk do uruchomienia telewizora. Jest on co prawda jeden, czyli możemy tylko włączyć i wyłączyć telewizor, ale bardzo dobrze, że taki przycisk się w tym pilocie znalazł. No dobrze, jak widzicie, tuner został już podłączony do telewizora. Mamy tutaj ten panel Androida. Jak widzicie, jest to panel systemu Android TV. Natomiast zwróćcie uwagę na wyświetlacz tego tunera. Jak widzicie, jest on tutaj kolorowy. I w momencie, kiedy mamy tutaj uruchomiony system Android, to mamy informację o Google Home na tym wyświetlaczu. Teraz przejdźmy sobie już do naszego systemu. Jak widzicie, jest to Android TV. Myślę, że znany Wam już z wielu urządzeń. Natomiast jeżeli chodzi o wersję systemu, no to niestety jest to dość już stary Android, ponieważ jest to Android wersji 8.0, więc tutaj mogło być zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o aplikacje tutaj zainstalowane w tym urządzeniu, to zauważcie, mamy aplikacje Netflixa, YouTube, tutaj kilka aplikacji dodatkowych. Oczywiście wszystkie aplikacje znajdziemy pod tą zakładką aplikacje. No i tutaj jak widzicie, ja sobie doinstalowałem na przykład aplikację Disney Plus, ponieważ o nią bardzo często pytacie, czy taka aplikacja działa na tego typu urządzeniach. No i jak widać, aplikacja Disneya nam się bez problemu uruchamia. Ja niestety nie mam tutaj konta, więc nic więcej Wam nie będę w stanie pokazać. Natomiast jak widzicie, możecie tą aplikację sobie bez problemu na tym boksie zainstalować. Możemy też zainstalować, jak widzicie, HBO Max, aplikację Kodi. Mamy też dostęp do sklepu Google Play. I teraz zobaczcie, jest to ten właśnie sklep pod Androida TV. Praktycznie ze wszystkimi tutaj aplikacjami VOD, tymi najbardziej popularnymi, z których najczęściej korzystamy, czyli też CDA.pl, Viaplay, Polsatbox, tutaj Kanał Plus. Natomiast nie udało mi się tutaj znaleźć aplikacji Playera, bo o to też często pytacie. Więc niestety Player na to urządzenie na chwilę obecną jest niedostępny. Oczywiście mamy dostęp do tutaj różnych aplikacji, do gier wideo i tak dalej. Są to aplikacje oczywiście pisane pod system Android TV do obsługi pilotem zdalnego sterowania. Natomiast aplikacja Netflix jest ona tutaj domyślnie już zainstalowana na tym urządzeniu. No i muszę Wam powiedzieć, że oczywiście ta aplikacja nam się tutaj uruchamia. Natomiast jeżeli chodzi o jej obsługę za pomocą pilota tego zdalnego sterowania, to o ile tutaj wybór filmów jest tutaj bezproblemowy, to już jeżeli przechodzimy nieco dalej do wyboru tutaj odcinków, czy też na przykład uruchomimy sobie już materiał wideo, chcemy tutaj się gdzieś poruszać po tej osi czasu, wybierać ścieżki dźwiękowe, językowe, no to niestety tutaj już nie jest tak prosto. Więc jak widać, ta domyślnie zainstalowana aplikacja nie jest pod Android TV. Więc tutaj taka mała uwaga. Natomiast oczywiście wszystkie materiały wideo bez problemu się uruchamiają i możemy z nich korzystać. Dodatkowo zobaczcie sobie na DRM Info, bo to jest myślę też tutaj bardzo ważna sprawa. No i przejdźmy sobie do WideDevin. I jak widzicie, poziom zabezpieczeń L1, czyli możemy otwarać materiały wideo w tych wysokich rozdzielczościach serwisów Netflix czy też innych aplikacji VOD. Więc to jest myślę też bardzo dobra informacja. Jeżeli jakiejś aplikacji nie znaleźliście w sklepie Google Play, to mamy jeszcze specjalny market od producenta, czyli od firmy AB.com. No i tutaj również znajdują się te takie najpopularniejsze aplikacje, które możecie też bez problemu sobie instalować na tym boksie. Możemy też instalować, jak widzicie, przeglądarki internetowe i z takich przeglądarek również na tym urządzeniu możecie korzystać.
Zresztą może Wam jeszcze pokażę na szybko. Tutaj jest zainstalowana w tym boksie przeglądarka Puffin. No i teraz jak widzicie możemy już z takiej przeglądarki sobie korzystać. Uruchamiać tutaj jakieś strony, zakładek wybierać takie strony i korzystać z dostępu do internetu już na tym urządzeniu. No i ta obsługa też nie jest tutaj skomplikowana. Za pomocą myszy możemy tutaj bez problemu takie materiały sobie wybierać, uruchamiać bezpośrednio już na telewizorze. Tak więc no myślę, że też przydatna sprawa. Oczywiście, że chodzi o sam panel, konfigurację tutaj tych aplikacji, powiadomień z aplikacji, to jest dokładnie tak jak w każdym systemie Android TV, więc tego Wam teraz nie będę pokazywał. To teraz może Wam pokażę jeszcze działanie aplikacji YouTube, bo to myślę wielu Was będzie interesowało. Jak widzicie, klasyczna aplikacja pod system Android. Zauważcie, że również na wyświetlaczu mamy teraz ikonkę aplikacji YouTube. No i teraz jeżeli chodzi oczywiście o odtwarzanie materiałów wideo, no to zobaczcie jak to będzie wyglądało. Oczywiście możemy tu przejść do ustawień i teraz zobaczmy na jakość. Maksymalnie możemy ustawić tutaj sobie 4K, czyli 2160p. No i jak widzicie w tej rozdzielczości bez problemu możemy odtwarzać materiały wideo w świetnej jakości, duża szczegółowość, świetne odwzorowanie kolorów, pełna płynność, czyli naprawdę pod względem działania ta aplikacja działa świetnie. I spróbujmy sobie jeszcze uruchomić tą aplikację za pomocą właśnie wyszukiwania głosowego asystenta Google. Uruchom YouTube. Otwieram aplikację YouTube. I jak widzicie, bez problemu też za pomocą głosu możemy taką aplikację uruchomić. OK, tyle odnośnie aplikacji YouTube. Teraz przejdźmy sobie do aplikacji, która będzie nas najbardziej dzisiaj interesowała, czyli aplikacji do odtwarzania telewizji. Aplikacja Live TV. Możemy ją oczywiście uruchomić albo tutaj bezpośrednio z tego panelu, albo też przycisku na pilocie zdalnego sterowania.